Mecz odbędzie się 16 w najbliższą sobotę o godzinie 16. Wcześniej będą żużlowcy z Huragana, amatorzy i dwóch żużlowców Falubazu, Patryk Dudek i Mateusz Łukowiak, byli speedrowerowcy, a teraz żużlowcy Falubazu, oraz będzie pokazywana tutaj pomoc medyczna. Są to chłopaki tutaj z Zielonej Góry ze sztabu ratownictwa. A jeśli chodzi o sam mecz, czego najbardziej się obawiacie, jeśli chodzi o rywali z Częstochowy? No rywal jest groźny, bo to jest były ekstraligowiec. W tamtym roku jeździliśmy u nich, przegraliśmy 10 punktami. Spróbujemy tor zrobić pod nas, chociaż nawierzchnię mamy identyczną jak oni właśnie. Oni wzięliśmy tą nawierzchnię, ale przygotujemy ją zupełnie inaczej niż oni mają tam u siebie i troszeczkę zaskoczymy na pewno. Mecz jest, myślę, do wygrania, a to się okaże, to wszystko na to, że wyjdzie. Startu. Gotów. Przede wszystkim Żużlowy Częstochowa są doświadczoną drużyną. Mają zawodników, którzy już kilka lat jeżdżą z powodzeniem na torach speedrowerowych. My niestety tego doświadczenia tak za dużo nie mamy. Żeby dwa lata temu jeździły w Ekstralidze jeszcze, także naprawdę jest to mocna drużyna, no i zobaczymy, jak to nam pójdzie w sobotę z nimi. A jaką macie taktykę na to spotkanie? Tor będzie waszym sprzymierzeńcem? No sami z tego nie wiemy dokładnie, jak to będzie. To będzie pierwszy nasz mecz na tym torze. Nawierzchnia jest taka sama w Częstochowie, także możemy się tego obawiać troszeczkę. No mówię, no ciężko powiedzieć cokolwiek na ten temat. Będziemy się starać, żeby wygrać to spotkanie. Znaczy to nie są jakieś jacyś gwiazdorzy, to nie są zawodnicy z czołówki, tym bardziej, że oni mieli jakieś przerwy, wyjeżdżali na wyspy i tam jeździli, tam się ścigali, ale no są to zawodnicy wysokiej klasy, na które trzeba będzie uważać i nie można tam lekceważyć nikogo, bo można przegrać z każdym. Dawaj, podstaw, prawda?